Ruszamy, rejestrator dźwięku. Kto prowadzi rozmowę? Ty prowadzisz. Dobrze. No, ty masz doświadczenie, ja najlepiej lubię na pytania odpowiadać. Cześć wszystkim, Chris Rudolf. Oczywiście moc naszych serc, bo jakby mogło być inaczej. Dzisiaj gościmy u Beaty Sochy i witam serdecznie. Chcieliśmy wyjaśnić pewne, wydawałoby się, rozbieżności na temat Jezusa. Mianowicie obydwoje mówimy o tym samym, mówimy o energii Chrystusowej, tylko u Beaty, w jej nomenklaturze, w jej słownictwie, nad całym tym pojęciem jest taka nakładka pod tytułem Jezus, która dla mnie nie jest miła, nie jest miła memu sercu i w ogóle uważam, że kogoś takiego nie było. A program robimy po to, żeby wam nie zamieszać w głowie, żebyście zrozumieli, że pomimo tego, iż nazywamy może pewne rzeczy troszeczkę inaczej, to sedno tych wszystkich spraw jest jednakowe i tutaj rozbieżności ja przynajmniej nie widzę. Jak Beata widzisz tego Jezusa, bo ja od dziecka nie jestem w stanie w Niego uwierzyć. Tak, i tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby wierzyć czy nie wierzyć, tylko tak jak ja często podkreślam, chodzi o czucie. Dlatego, że jest wielu ludzi, którzy, no chociaż no na pewno naprawdę niewielu, którzy nie słyszeli na naszej planecie o Jezusie, no ale są też tacy, tak, różne jakieś tam społeczności. Chodzi o stan wibracyjny, o którym wszędzie podkreślam, stan uczucia miłości. I teraz według mnie, ja to czuję całą sobą i ja z tą przestrzenią rodu Chrystusowego współpracuję. Ja wiem, że to może być dla wielu ludzi takie odjechane, a dla wielu normalne, ponieważ też doświadczają kontaktu pozazmysłowych, poza fizycznymi zmysłami, z innymi przestrzeniami, jako skupiska świadomości i tą przestrzenią jest ród Chrystusowy, który się ze mną komunikuje. I z tej przestrzeni mam informację, że absolutnie taka istota żyła i ona właśnie zakotwiczyła ten wymiar metafizyczny do fizycznego wymiaru, niosąc całym swoim polem poprzez swoje fizyczne ciało informacje, które miały zdementować, zneutralizować wszystkie programy ciemnej strony mocy, czyli zaprzeczenia naszej prawdzie, czyli wszystkiemu temu, co nas ograniczało, manipulowało, zamykało, zaniżało naszą świadomość. Także ja, używając tego słowa, nie mam na myśli, jako że Jezus jako postać, jako forma, jako osobowość jest Bogiem, tylko jest On przykładem jako istoty, która do fizycznego wymiaru, jako fizyczna postać, wniosła wiedzę płynącą ze światła, jako pola świadomości Chrystusowej, które jest polem świadomości i ja, i źródło, które mnie stworzyło, jest jednym. Czyli przepuszczam je przed siebie. Inaczej jest to określone też jako drzewo życia i drzewo poznania dobrego i złego. Drzewo poznania dobrego i złego jest to przełożenie naszego umysłu, który jest dualny, tak? Wysoki, niski, gruby, chudy, tak? Czyli zawsze sprzeczność. Więc teraz wchodzimy w tą fazę drzewa życia, które nie jest dualne, czyli ma świadomość jedności i że wszyscy jesteśmy dobrzy, równi, piękni. To jest taki stan świadomości i przepuszczania przez siebie wibracji Stwórcy, czyli uniesionej energii. Tutaj, czy wyjaśniłam? Tak, w ogóle się w tym nie różnimy, co powiedziałaś, oprócz nakładki Jezusa. Ja wiem, co to jest, myślę, energia Chrystusowa. Każdy człowiek ją nosi w swoim sercu. Jest to łącznik z naszym Stwórcą, z naszym źródłem. Tu chodzi tylko o to, że Samą postać, tak? Chodzi tak, że sama postać z plemienia żmijowego, trudno mi jakby nawet nie uwierzyć, ja nie czuję. Czemu z plemienia żmijowego? Co masz na myśli? Ze źródła, skąd pochodzi Stary Testament. Mówiłem w wielu programach, to jest niezły horror w 80 co najmniej 5%. I ogólnie rzecz biorąc, jeszcze w dodatku nastawiony tylko i wyłącznie do swoich współplemieńców. Ale wracając jeszcze do czegoś innego. Tak, ale Jezus jako postać, jako światło przyszedł znieść stare prawo. Czyli nie oko za oko, ząb za ząb, ale nadstaw drugi policzek. Tak, czyli dobrze. Nie walcz. On wyraźnie w swoich przesłaniach właśnie o tym mówił. Same przesłania, które przypisywane są Jezusowi, dla mnie są jak najbardziej wartościowe, cudowne i każdemu polecam. Tylko mi chodzi o to, że nawet jeśli Jezus by był, ja myślę, że to była inna istota, ktoś, kto nazywał się inaczej i po prostu później
ci, którzy stworzyli Biblię, wiadomo, jest dużo prawdziwych, pięknych i źródłowych treści tam wpisanych, ale to wszystko jest manipulacja i trzeba jak po polu minowym chodzić po tej tak Biblii. Tak jak wszystko w naszym życiu. Ja rozumiem, ja nie potępiam Biblii, bo ja sam wiele rzeczy z Biblii wyciągnąłem i studiowałem ją, tak myślę, że... Chodzi ci o eksponowanie tej ciemnej strony po prostu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja widzę Jezusa od dziecka jako nakładkę. Nakładkę matrixową, która ściąga, hakuje energię modlitewną ludzi wierzących na przykład w nauki chrystusowe, czyli nauki, które płyną ze źródła, i ściąga do świątyni czarnego właśnie po to, żeby generować tych naiwnych ludzi energii. Ja jestem w stanie uwierzyć, że może był człowiek, który nazywał się Issa albo ktoś inny. Trzeba zauważyć, że ta historia nawet Jezusa czy tych świąt Bożego Narodzenia, ona powtarza się w 25 religiach, w 25 wierzeniach, w 25 przedziałach czasowych. Więc już wiadomo, że Biblia była jednym z tych ostatnich, bo tamte były wcześniej. Więc już wiadomo, że to jest plagiat. To jest udokumentowane, jeśli znajdziemy badaczy, to jeśli chcecie nawet sobie poszukać, ktoś będzie chciał to przystudiować, to może sobie sprawdzić. Ja nie jestem przeciwnikiem ani katolików, ani kościoła, chociaż nie mogę powiedzieć, że to lubię, ale rozumiem, że każdy ma swoje wierzenia, tylko z mojej strony ja uważam, że bardzo wiele osób daje się właśnie wciągnąć w to zhakowanie energii. Nie tą stronę, tak, nie tą stronę przekazu, bo tak, wszystko tak. W tym świecie jest dualne. Możesz to wykorzystać od strony ciemnej lub jasnej, czyli prawdy. Więc on jest tylko istotą, która niosła to światło. I tak naprawdę, no już dostaję tutaj podpowiedź, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy w nią wierzymy, czy nie. To jest oczywiste. Tak. Znaczenie ma natomiast, jak podejdziesz do tej wibracji wiedzy, która wibruje w naszej przestrzeni, no bo temu już nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Czyli tym wszystkim pięknym, złotym myślom, które pozostawił. Jako samo wiedzy o nas, kim jesteśmy, tak? No tak, tu się nie różnimy nic a nic. Energia Chrystusowa jak najbardziej. Ja myślę, że idę w tym kierunku, chociaż czasami, jak wiecie, jestem odjechany i pozwalam sobie robić pewne wyskoki na tak zwane marginesy życia, ale to no, widocznie jeszcze jestem na takim etapie, że nie do końca świętym chciałbym zostać na razie, ale ostrzegam, bo ja w dzieciństwie już wtedy interesowałem się Biblią, matka mnie na siłę wypychała na religię i wtedy zadawałem bardzo dużo niewygodnych pytań. Pani katechetka mnie wywalała za drzwi, rodzice przychodzili na różnego typu tłumaczenia się, no i tak to w końcu wynikało, że zakończyłem całą edukację tą katolicką w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Powiedziałem, że nigdy więcej nie pójdę. I nie dlatego, że te nauki, które gdzieś tam ukryte są pod tą zhakowanym programem, mi nie odpowiadają, tylko dlatego, że cała otoczka katolicka jest tak mocno zakłamana jak pole minowe. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo dla bardzo wielu ludzi, że wchodząc w te prawdziwe chrystusowe treści, są narażeni na słuchanie, ciągłe nadinterpretacje, kłamstwa. Tak, tak. Bo treść, esencja jest esencją, a wokół tego jest nadinterpretacja, doklejona filozofia, czyli ta okrętka, ten labirynt dla naszej głowy, żeby odrywać nas od samej esencji. I ty patrzysz właśnie na tą nadinterpretację, natomiast ja patrzę na samą esencję i tylko się tego trzymam. I z tej esencji ja czuję, że ta istota fizycznie, dlatego inaczej, no i dostajesz tutaj podpowiedź. Dlaczego w tym fizycznym wymiarze właśnie te cenne perły, czyli ta esencja może wibrować? Mogła je wnieść tylko istota fizycznie żyjąca. Tak, ja nie upieram się, że nie było istoty fizycznie żyjącej, tylko w moim wszechświecie, nie będę udowadniał, że go na pewno nie było. W moim wszechświecie istoty pod tytułem Jezus nie było. Był może ktoś inny. Przypuśćmy w kogoś takiego jak Issa, jestem w stanie uwierzyć, ale w Jezusa nie. Zauważmy, jak wiele tragedii w imię Jezusa zostało popełnionych. Tak, ale to cały czas mylisz tą postać i z ciemną stroną mocy, która wykorzystywała po prostu tę postać. I nadal wykorzystuje. Tak, ale... i to wcale nie zaprzeczam. Ale to jest wykorzystywanie, ale to nadal Jezus jest niewinny temu wszystkiemu. Nie. Tylko właśnie to coś, co robi z Jego wiedzą i na drugą stronę jakby
odwraca prawdę i ukierunkowuje naszą uwagę na te rzeczy, które są mniej ważne niż na to, co jest najważniejsze, co on niósł jako światło. Ja nie mówię, że Jezus jest czemukolwiek winien, tylko zakładam tak, ludzie są bardzo leniwi, to trzeba zauważyć. Wolą interpretację kapłanów niż samemu dociekać prawdy. Ta prawda leży na wyciągnięcie ręki, ale wolimy słuchać lekarza, kapłana, wykładowcy. To, co mówisz, to może to założenie naszej rozmowy od początku jest nieprawidłowe, bo teraz przechodzimy troszeczkę już w inną interpretację tego. Nie, tylko ja chciałem wyjaśnić naszym widzom, że pomimo tego, że niby się różnimy w wypowiedziach, bo ty mówisz o Jezusie, a ja o energii Chrystusowej, to tak de facto my mówimy o tym samym. Tu nic sobie nie zaprzeczamy. Tak, masz rację, bo wielu ludzi też później gdzieś tam do mnie coś napisze w mailach, że śmierdzi mi tu religią. Tak, tak? Mówię... A to dlatego, że mają awersję do pewnych rzeczy, które właśnie zrobiła religia. No chociażby jako i ja, tak, jakieś, ja mam taką wojny awersję. Krzyżowe i tak dalej, czyli w imię Boga, dla Boga i tworzenie wojen, konfliktów. No, tak? Tak, znamy to z historii. W moim mniemaniu ten Bóg to jest jaszczurem, ja to tak nazywam, czy ciemną stroną. No jeszcze nie jestem tak delikatny jak Beata i Mieczysław i nazywam rzeczy soczyście i dosadnie. Sorry, no mam fanów pod tym względem, ale też niektórzy mówią, że powinienem język troszeczkę wstrzymać i być bardziej delikatny. Dlatego podkreślmy, że miłość jest Bogiem. Bóg zbrzeczy jest miłością, samej, droga Pani. I my o tym Bogu mówimy, jako jedna, która wyraża przez nas siebie, po prostu. Tak, zdecydowanie, i dlatego poprosiłem o to spotkanie i o tę rozmowę, to nagranie, żeby Wam wyjaśnić, że pomimo tego, że ja mówię i neguję Jezusa, a Beata ciągle na Niego się powołuje, to mówimy o energii Chrystusowej i bez względu na to, jak kto woli to przyjmować, to w sumie mówimy o tym samym i to jest całe źródło, cała esencja, energia Chrystusowa, którą każdy ma w sobie, każdy człowiek, i ty chłopczyku, i ty dziewczynko, też to masz i nie musicie szukać kapłana, nie musicie szukać guru, nie musicie szukać nikogo, kto was poprowadzi. Zerknijcie sobie w środeczek i będziecie wiedzieli, gdzie jest źródło, gdzie jest wasz Bóg. W środeczek, czyli? W serduszko, no, miłość, właśnie. Światełko. Tak, często jest to słowo bardzo pomijane, dlatego że nasze ego nie lubi tego słowa. Boi się i nienawidzi, bo to tak, dla niego dlatego, śmierć. Dlatego, że wie, że to jest tutaj, jest ta świętość przed nami. Dosłownie my się o nią cały czas spotykamy. I wszystko robi, żeby tam nie patrzeć, bo musimy sobie zdać sprawę, że żyją dwie energie w nas, w naszym sercu. Ego, czyli ciemność, które wszystkie nasze cechy osobowości pochodzą z lęku, z oderwania od źródła, i żyje miłość. I od nas zależy, która energia w nas zwycięża, czyli prawdziwa wojna jest w naszych sercach. Ona się tylko na zewnątrz, jak lustro, manifestuje w świecie. Więc kiedy zaczynamy wszyscy wybierać miłość, wybierać to znaczy, że świadomie w tej przestrzeni żyć, na nią patrzeć, czyli nie zmysły fizyczne, ale zmysł ten inny, ten metafizyczny, który patrzy na przestrzeń, której oczy nie widzą, czyli patrzy na przestrzeń wibracji czucia. Ja o tym też tak mówię, dlatego że no ja mam taki, że ja dużo czuję w sercu, więc usiadłeś tutaj, mówimy o tym i w sercu po prostu mi przychodzą takie ciężkie energie, które wychodzą ze słów, które mówisz. Słowa i tutaj nie... Przepraszam, okay, ja nie mówię tu, żeby cię skrytykować, czy zdominować. Nie, chodzi o prawdę. Słuchajcie, zawsze chodzi o prawdę. I to jest fajne doświadczenie teraz dla widzów. Co czujecie? Możecie sobie ten filmik jeszcze raz puścić i rzeczy poczuć. Same. To jest przy okazji fajna nauka dla wszystkich. Co czujecie, kiedy Chris wypowiada, że nie wierzy, że to, że tamto? Nie nadawajmy znaczenia, ale uczucie. Uczucie, jakie z tego idzie, wibracja. I poczucie. No jako wróżka to już mogę Ci powiedzieć, jak będzie. No. Część oczywiście przyjmie pozę, którą ja reprezentuję. Mm-hmm. Zdecydowanie większa część akurat będzie się... No tak, będzie popierała Twój punkt widzenia, ale to nie ma większego znaczenia, bo ale my tutaj część, się nie kłócimy. Ale jest jeszcze część, posłuchaj, jest jeszcze część, której to bardzo pomoże, że zrozumie, że czuje dyskomfort, ogromny dyskomfort, bo nie da się temu zaprzeczyć. Serce wszystko, jak na talerzu pokaże. Ciężka energia bólu i walki, która też w tym momencie z Ciebie wychodzi. No ale to, że mówię, że nie było Jezusa, to jest ciężka energia bólu i walki. No sorry, ja nic na to nie poradzę. Nie, okej, możesz to tak nazywać. Czujesz. Wejdź teraz w serca.
Uczci... No, bądź, powiedz za kadrą, bo to... uczciwi. Za kadrą możesz mówić. Po co mi będziesz robił konkurencję tutaj? Chodzi teraz o uczciwość. Przy okazji wszyscy się uczymy. Czuję i ciężkość, i lekkość. W jednej wypowiedzi ciężkość, a w drugiej lekkość. No to to czuję, tak? Mm-hmm. Bo nie chcę oceniać słowa. Tak, nie, bo nie chodzi. Tu chodzi tylko o prawdę. Chodzi o wibrację, bo serce nie kłamie. Mm-hmm. Po prostu chodzi o wibrację, żeby nauczyć się patrzeć w serce. Dobrze. Nie. Każdy ma swoją prawdę, ja to zawsze mówię i ja trzymam się swojego. Wiadomo, że nie jestem tak lekki, delikatny jak Beata i Mietek. Jestem może taki chropowaty. Tak, ja bardzo lubię kochany, siebie. Wszyscy Cię bardzo kochamy. I ja jestem kochana, Miecie jest kochany. Wszyscy jesteśmy kochani. Chodzi poza tę interpretację, co teraz ego chce wytworzyć, tak? Tą filozofię. Ostrzegam tylko przed tymi zhakowanymi informacjami, tymi nakładkami religii, które odciągają ludzi od źródła. No więc jeśli... To może bardzo się cieszę, że ten program właśnie się nagrywa. Sami możecie wyciągnąć wnioski, jakiekolwiek one będą, czy to mnie potępicie, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Nie, to tylko tyle. Dobrze, żebyście myśleli za każdym razem, kiedy dociekacie prawdy duchowej, żebyście myśleli, jakie ona daje informacje, jakie daje właśnie odzew w sercu. A może nie myśleli, ja tutaj będę powiedziała, co czujesz w sercu w związku z tym, lapsus co słuchasz, jakich słów słuchasz, zawsze patrz na serce i wtedy zaczniesz rozumieć Boga w sobie. Jak rezonuje. No i czy wtedy w Twoim sercu jest Jezus, czy tak jak w moim nie ma Go, ale Chrystus jest. Okej, okay, fantastyczne. No nic, myślę, że nie będziemy, chyba że chcesz jeszcze coś poruszyć. Tak, ja nie upieram się, że mam rację, to żebyście pamiętali. I tak naprawdę to nie ma znaczenia w ogóle dla naszego serca, to nie ma znaczenia, czy on był, czy on nie był. Tak. Ale cel, na który wskazywał, czyli ja rozumiem Twoją postawę, bo Ty chcesz ludzi odciągnąć od zamkniętej świadomości właśnie w strukturach kościelnych, hierarchicznych i tak dalej. I absolutnie to rozumiem. Natomiast samo właśnie ten Jezus, ta wibracja świadomości Chrystusowej, no właśnie też to samo naucza, co Ty teraz mówisz. Idź do swojej izdebki, usiądź w ciszy, a Ojciec Cię usłyszy. Ale to Chrystus mówi, głos Chrystusowy, a nie Jezus. W moim świecie Jezusa nie ma i tak na razie zostaje. Ale wolno każdemu mieć go w sercu i ja tego ani nie potępiam, ani nie uważam, że to dla coś złego. Dla miłości nie ma znaczenia po prostu, czy nazwiesz ją Jezus, miłość, Hari Krishna, Budda, nie ma to, Matka Boska, nie ma to znaczenia dla Stwórcy, po prostu nie ma. A nasze ego kłóci się zawsze o słowa. I właśnie, nawet jak są te wszystkie struktury religijne, które tak naprawdę, że to samo słowo religia, co to znaczy? Połączenie ze źródłem. I w każdej religii jest zawarta esencja, ten diament, tylko wokół niego jest rozwinięta interpretacja, rytuały, to wszystko, to te, jak to się nazywa, no te wszystkie... Obrządki? Obrządki, no te gadżety, amulety, obrazy i tak dalej. To wszystko to są te sztuczne fasady na zewnątrz, które wyciągają nas z serca i nadają wartość, większą wartość temu, co jest na zewnątrz. I nie jesteś już w środku. I teraz co robi nasze ego? Ono się skupia nie na tym, co łączy religii, że one tak naprawdę wszystkie mówią o miłości, tylko się skupia na zewnętrznej oprawie, czyli na tym, co nas różni. I to jest ta cała pułapka. Więc dlatego nie ma znaczenia walka, bo serce wyraźnie pokazuje, że nie chce walczyć o to, czy Jezus był, czy nie był, ale perły, które On zostawił, jakkolwiek się nazywał, to czyli treści. Nie chodzi o to, ja nie walczę z Jezusem, chcę tylko otworzyć oczy niektórym, żeby zauważyli, jakiego typu są zagrożenia ukryte pod tym imieniem. I to wszystko. Okay. Bo jeśli trafią prosto do energii Chrystusowej, którą mamy w swoich sercach, nie będzie potrzebny Jezus, Krishna, ja, Beata czy Mietek. Po prostu będziecie mieli już bezpośrednią łączność ze źródłem. A Jezus, moim zdaniem, niesie za sobą masę pułapek. I dla osób, które słabo dociekają prawdy, nie chcą pracować tak mocno nad sobą, jest to moim zdaniem olbrzymie zagrożenie i to jest labirynt różnego typu pułapek. To wszystko, ale nic nie mam do Jezusa. No, ja zresztą mam imię, tam kiedyś mi nadano Krzysztof, co oznacza umiłowanie do Chrystusa. I pierwotnie jak to sobie kojarzyłem Chrystusa z Jezusem, to tak słabo się czułem. Dopiero zrozumiałem, że te dwa pojęcia nie mają ze sobą nic wspólnego, przynajmniej w moim wszechświecie i od razu mi ulżyło.
A ja tutaj jeszcze dodam, że sam Jezus siebie nazywał, ponieważ jemu nie zależało na kulcie jego istoty. On cały czas wywyższał Ojca w sobie, prawdę, światło, bo też rozumiał te pułapki, w których ego potrafi utknąć. Natomiast on sam o sobie mówił: jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. I z tymi słowami no nie da się już uczyć. Ja od nich nie... I to byłby amen z mojej strony. Także bardzo myślę, dzięki że za ja rozmowę. No, myślę, że wyjaśniliśmy Wam i nawet jeśli ja kiedyś jeszcze będę mówił o Jezusie tak czy inaczej, to znaczy ja tylko mówię, że Go nie ma, nie było, to i tak będziecie rozumieli, że tutaj wcale nie ma żadnych różnic. Ja myślę, że to się fajnie połączyło w ogóle. Moja energia z Twoją energią i wyszedł ten środek. Też masz takie wrażenie? Zrozumienie. I werycacy, tak, bo ten program jest nagrany po to, żebyście Wy zrozumieli, że być może tutaj w tym trio, które tworzymy dla mocy naszych serc, są jakieś pęknięcia, czy może frakcje walki. Nie ma tych frakcji. Albo, że odkąd weszliście z Beatą, w kontakt z Beatą Sochą, weszliście w sektę, bo takie też są maile, dostaję, tak, żeby Was ratować i wyciągnąć. Także ja myślę, że to jest połączenie dwóch wymiarów energii żeńskiej i męskiej razem, dlatego, że ja mam świadomość tego, że ja troszeczkę inaczej te same rzeczy, ale inaczej po prostu przekazuję. I ta rozmowa była, uważam, że też bardzo potrzebna, dlatego że ludzie też zrozumieją, że ja nie reprezentuję żadnej religii. To, że używam słowa Jezus, to tylko dlatego, żeby po prostu podkreślić po pierwsze tą wiedzę, bo muszę mieć jakieś odniesienie, że ktoś to powiedział. Tylko o to chodzi. A poza tym dla wielu ludzi, wierzcie mi kochani, że naprawdę do wiedzy, którą się dzielę, do mojej przestrzeni przychodzi ogrom ludzi z przestrzeni katolików, którzy byli tam uwięzieni i nie rozumieli szerszej perspektywy i byli w cierpieniu, że ja jestem taki malutki i do tego Boga, to ojejku, ile ja tam jeszcze muszę iść i iść, żeby tam się dostać, bo ciągle moja wina to poczucie małości i tak dalej. I tutaj zaczynają w tej wiedzy rozumieć, a przyciągnęło ich właśnie to słowo Jezus, że o, jakaś tam Beata, Jezus, posłucham, co ona mówi. I słuchają i im się otwiera po prostu ta przestrzeń. Aha, no faktycznie mówił takie rzeczy, a w kościele o tym nie usłyszałam. Zaczynają zmieniać paradygmat. O to chodzi. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Na każdym poziomie, na którym jesteśmy, czy to będą na razie wróżki, czy ezoteryka, czy cokolwiek, to też jest w porządku. Jeśli idziecie taką drogą i to jest akurat wasz poziom, on nie jest ani lepszy, ani gorszy od naszego. Po prostu wszyscy szukamy Boga. To tak jak mój ulubiony idol Koziołek Matołek. Po szerokim szukamy świecie tego, co jest bardzo blisko. Tak. Dzięki. Dziękujemy. No, może być. Oczywiście, byłeś rewelacyjny. Strzałka. To nie ja, to przecież płynęło. Ja tak. Nie mam, w moim świecie nie ma Jezusa, ale też no, nie jestem wrogiem Jezusa, tylko ostrzegam przed zagrożeniami. Jasne.